Mamo, chce mi się pić bubble tea. Masz może? Mam. Gruszkowa albo ricci, którą wybierasz? Może... Może gruszkowa. No to otwieraj. Odrywamy słomkę. Patrzcie, tutaj jest fajnie. Wyciągamy rurkę. Mamy też piękny obrazek tutaj. Napis kubek bubble tea. Potrzebne tu są składniki. Mamy emotkę jesienną taką. No i tutaj mamy napisane, ile jest kulek, a tyle muszę nalać. Więc otwieram. Nalać jakiegoś, już czytam, napoju dowolnego. Czyli zdejmij wieczko i folią wyjmij słomkę. Czyli trzeba to. Tutaj. Okej. I odrywamy folię. Ej, ale fajnie pachnie nawet tak. Tak specyficznie. O, ile kulek. Kulki. Okej. No to teraz tylko tak. Czy wlewamy wodę, czy herbatę? No, to już od ciebie zależy. Może herbatę. Okej, i ja tutaj zobaczę, ile trzeba wlać. Czekajcie. Dobra. Teraz to zamknij i wymieszaj. No. Czekajcie, zrobię to tak. Tutaj. Shake, shake. Już? Dobra. Teraz może być Armagedon z wodą. Się herbata wyleje. Jeszcze rurkę wyciągnę. Oj, tu jest taka. O! Jaka piana. Teraz wyciągnę sobie słomkę. Musisz to z powrotem. Wyciągnąć. Co? No tak. Fajne. Podnieś. I co? Okay. Dobra? Próbuję. No dobra. Teraz zobaczę, czy wezmę kulkę. Postaram się, żebym wzięła. Jak się dostanę. No, miałam kulkę. Dobre. Słodka? Tak. Czyli to jest bubble tea jakiego smaku? Gruszkowa jesieniara. No to pokaż wszystkim się z tym. Pa! Ręce, pęce w której ręce? Prawej? Kolejny kubek bubble tea. Jaki smak? Litchi. Litchi. Okej, wyciągamy słomkę. Ciekawe, jakie kulki, chyba różowe, tak jak ten kubek, bo tutaj są też nadsłone. O, to ja wiem, są te białe, co... Bo w Żabce niedawno się pojawiło te bubble tea. Ale... Pokaż takie, kolor kulek. Te, o, ja jadłam takie paski. Ładnie pachnie. No, ja jadłam takie paski w...
gdzie to było, no w takiej budce z bubble tea jadłam litchi, ale z paskami, nie? Tu mam wodę. Tym razem wlewam wodę. Okej. Okay. Kawałek to z wodą będzie smakować. Dobra. Shake, shake. Shake, shake. Jeszcze wyciągnę słomkę. Albo, bo tutaj jest dziura. No, bo to jest do wbicia durki. Shake, shake, shake. Dobra. Tutaj można widać, że jest taka piana. Już możesz wrzucić. No właśnie. Okej. Okay. Tu się akurat nie przebija, w standardowym się przebija. No i? Smakujemy. Jak? No dobra. Kulki dobra, utknęły mi po prostu kulki. Ja polecam kubek Ricci. Mi bardziej po prostu ten smakuje, bo za bardzo to nie lubię cynamonu. Ale tutaj pisze właśnie, że nie ma cynamonu, tylko gdzieś tu bardziej z tyłu. Po bokach piszą smaki. Czyli wy który smak wybieracie, Ricci czy gruszka? Dajcie znać. No to pa!